Dobra, zatankowany, jedziemy sobie. Tu trzeba uważać, bo tu wariaty jeżdżą. Trzeba szybko jechać, bo ta Halinka dzwoniła, że już obiad gotowy. Ale no już mało nam zostało do domu. Wapno ciężkie. Uff, mam nadzieję, że się... przyczepa nie zagnie pod nim. Ale lecimy sobie. Szybciej, bo głodny jestem. Trzy peku. O kurry. O kur... Boże, no nie. Co tu się stało? Hamulce nie zadziałały. O. Ale chociaż się wapno nie wysypało. Mam nadzieję, że, nie, że chłodnica się nie uszkodziła, bo będę płacił. A nowy ciąg... No nie. Taki ładny był ciągniczek. O Boże, zaczep się wygiął. Koło też. Jak ja to teraz stąd wyciągnę? O Boże. Co tu teraz robić? Nic chyba trzeba odczepić. Może jakoś się uda wycofać. Podobno jak się bolec wsadzi tutaj, o, to można na jednym kole jechać, a te drugie jest chyba zdrowe. No, to ja zaraz bolec wsadzę, zaraz do was wrócę i wsadzę bolec i będziemy sobie próbować wycofać, więc zaraz wracam. Dobra, wsadziłem bolec, teraz jeszcze tak, odepniemy, albo nie, nie będę odpinał, może uda się z przyczepą wycofać. Jeszcze te debile jeżdżą. O, idzie w miarę. Pojadę sobie tutaj na pobocze. O Boże. No, patrzcie. Co tu się stanęło? No, trochę oberwał. Żal mi go. A dopiero co niedawno nowa chłodnica, ale mam nadzieję, że się chłodnica nie uszkodziła. Maska była malowana, obciążniki też nowe dokupywane. Ale obciążniki się chyba nie uszkodziły, tylko sam zaczep. Koło, Boże, ale to wszystko powykrzywiane. Ja dupia. No nie. Tak serio, to witam wszystkich na prezentacji Ursa C363P od prezesa Ziaro. Link do niego macie w opisie. Zapraszam wpaść na jego kanał po więcej informacji związanych z tym oraz innymi modyfikacjami. I co? Taki wstęp, trochę inny, bo wiecie, chciałem, żeby więcej osób to klikło. Ale też to jest właśnie prezes Ziaro mi to umożliwił. Dlatego, że do kupienia w sklepie mamy dwie wersje. Czyli jest to wersja normalna oraz powypadkowa. Też właśnie tak jak mówiłem, wszystkie informacje na temat tego 3PK znajdziecie u właśnie prezesa Ziaro. Ale co, chyba zacznę wam pokazywać. Tutaj jest chyba wersja, która najbardziej przypomina, chyba jest najbardziej wzorowana na Mafisolec. Od razu mówię, ja do końca, znaczy oglądam te ich odcinki z Reala, ale nie pamiętam tego na pamięć, bo aż tyle tego nie oglądam. Mniej więcej wiem, jak to wyglądało, ale nie wiem, czy dobre konfiguracje wziąłem. Tutaj z tym przodkiem to chyba tak. Ale co? Jak widzicie, ciągniczek bardzo fajny, ale może najpierw pokażę wam konfiguracje, jakie tu się znajdują. Więc wchodzimy sobie do sklepu. Mamy 3P Mafisolec by prezes Ziaro. Wchodzimy w to. I taki widok nas czeka na początku. To może coś to sobie na początek, bez niczego, czyli zaczep przód. Możemy wybrać sobie sam zaczep, bez obciążników, zaczep plus obciążniki oraz tą, nie wiem, jakby ochronę, maski, coś takiego. Drugie, obciążniki, to są na tył. Pierwsza wersja to jest takie bez nich. Tutaj jest jeden mafisolec, czyli tak chyba jak jest u niej, czy ja mam u siebie tam źle zrobione teraz, ale to mniejsza. Druga 60, taki obciążnik. Trzecia 55. Czwarta 40. Nie wiem, nie mówię, czy to dobrze, ale tak. Bez maski możemy sobie wziąć z maską, ale tak jakby bez, jest sama maska, bez tutaj grilla, dobrze to się chyba nazywa, chyba tak, oraz bez tutaj góry. Druga wersja to jest maska plus klapa, czyli właśnie z tą klapą, oraz ostatnia, a nie, jeszcze jest jedna, maska plus światła.
bo możemy jeździć bez światełek, chociaż jak nas policja złapie, to ja bym się bał. Ale druga wersja to jest maska plus światła. Trzecia wersja. A czwarta wersja to jest maska plus grill. I tutaj mamy wszystko. A jeszcze piąta wersja to jest Mafia Solar, czyli z tymi lampami dodatkowymi tutaj. Silnik 3P mamy. Ursus 363P z naklejkami. 3P Turbo. Turbo naklejki. Czyli tutaj 3P sobie weźmiemy. 3P z naklejkami. Oraz tutaj mamy konsolę ładowaczy, kilka, z ramką, bez ramki, jak widzicie, o. Ale to sobie dam bez konsoli, bo nie chcę zbytnio. Ale tak, bez kabiny, kabiny mamy kabinę czeską i czeska od Mafii Solec. Czyli ona jest trochę inna, ona, właśnie ten dach ma inny, troszeczkę czerwony i inne duperele. Zrobię sobie go zaraz tak, jak naprawdę powinien być, tak jak Mafia Solec, ale to za chwilę. Bez błotników to są te przednie błotniczki, bez błotników oraz tak, jak jest u Mafia Solec. Już, o, i plastikowe są jeszcze. Więc to wiecie, możecie mieć tak jak u Mafia Solec, a możecie mieć nie tak jak u Mafia Solec. O, tu są oponki. O, to są typowe oponki od Mafia Solec właśnie. Te R16. Balonówki 4x4 jest napęd. O, tak go to nawet nie widziałem. Ale weźmiemy sobie. O, te są. Takie. No i tłumnik. Tłumniki ma. Wiem, tłumik, nie tłumnik, ale ja tak mówię specjalnie. 60. 62. 63. To taki zagięty tutaj z takim wylotem. I Mafia Solec ostatni chyba jest, tak? Tak, Mafia Solec jest ostatni. No i jeszcze tylko sobie zmienię te obciążniki na taki, jak jest u tej. O. I tak wygląda 60 od MST. No naprawdę fajnie się to prezentuje według mnie. Ale tak, jeszcze zaraz wam pokażę, jakie są animacje i tak dalej. Pierwsze, co spostrzegłem, jak wy chyba też, wchodzimy i tutaj się kręci wiatraczek, więc fajnie, fajnie. Możemy sobie prawym przyciskiem myszy otworzyć delikatnie kabinę, dach. Prawym się otwierają drzwi, czy nie? A, prawym się otwiera maska, znaczy lewym, co ja gadam, lewym przyciskiem myszy do przodu i do tyłu się otwiera i zamyka maska. A czy coś się robi na boki? A lewym przyciskiem myszy na boki otwieramy sobie i zamykamy szybkę. No to też fajnie. A czy prawym na boki coś się robi? O, dobra. A znowu przytrzymując oba przyciski myszy w lewo i prawo otwieramy sobie ten prawe drzwi. A do góry i w dół otwieramy i zamykamy lewe drzwi. No, jak widzicie oczywiście GoPro. Czekajcie, GSZ-V31. Pokażę wam, że jest GoPro. O, tam za kierownicą trochę się schitrało. Zmienimy sobie z powrotem na -1, czyli na te standardowe. I co, przejdziemy się. Mogłem jeszcze w sumie nie zmieniać, to bym wam pokazał kilka rzeczy, ale tak. Przede wszystkim, no wyjedź, bo zaraz drugi będzie rozbity. Jak widzicie, wskazówka się rusza od gazu oraz biegi się ruszają. Pedały na dole się ruszają, to chodziło mi o te pedały tutaj. Proszę mi nie banować filmu. Oczywiście żartuję. A jak widzicie, wszystko jest fajnie porobione. Czekajcie, jeszcze coś muszę zobaczyć. O, widzicie, światła się świecą. Pięknie wszystko. O, gitarka. Chyba już wszystko pokazałem. Zapraszam właśnie do prezesa Dziaro. Po więcej informacji o tym modzie oraz
oraz więcej modyfikacji. I też dziękuję właśnie za testy. Jeszcze myślę, że sobie jakiś na pewno odcinek z tą 60-ką ponagrywam. Może jakąś orkę, ale to zobaczymy. Szykuję sobie ją pod zdjęcia, ale patrzcie. O, prawdziwy trzypek mafisolec. Z tego co wiem, co mi się przynajmniej zdaje, trzypek będzie wydany. Ale to musicie wbić do prezesa Ziaro, zostawić subka i łapkę w górę pod filmami, bo inaczej nie będzie, 100% legit. Ale tak, ja się chyba będę z wami żegnał, muszę to jeszcze przemontować, dodać ubudu i mam nadzieję, że taki nietypowy wstęp do odcinka wam się spodoba. Trochę clickbait, no ale jakoś muszę was tu zbawić. Ale dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć i pa, pa. Elo!